Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Czasem jest tak, że opowiadam coś bez książek i tak będzie dzisiaj, ponieważ mamy sierpień. Sierpień jest miesiącem ważnym. Ja bardzo lubię miesiąc sierpień. Nie urodziłem się w sierpniu, tylko w zupełnie innych okolicznościach, o wiele bardziej okropnych. W miesiącu, gdzie nic nie ma, pada śnieg albo deszcz, ze śniegiem jest mróz i ślisko. Ale sierpień lubię. Sierpień jest miesiącem pełnym rocznic, miesiącem pamięci, miesiącem Maryi, miesiącem przelanej krwi. I zawsze coś trzeba powiedzieć w sierpniu, jeżeli nie wzniosłego, to może przekornego. Dlaczego w zasadzie nie? Proszę Państwa, mamy teraz, w sierpniu żyjemy powstaniem warszawskim, jest kolejna rocznica. Ja obserwując to, co się dzieje wokół powstania, jak się zmieniają narracje wokół powstania, jestem trochę zdumiony, ponieważ wszyscy doskonale pamiętamy lata 90., kiedy ukazał się straszliwy tekst Michała Cichego o tym, jak to powstańcy mordowali Żydów w czasie walk, gdzie próbowano tym tekstem sprowadzić całe powstanie, no już nie do parteru, ale do kanału po prostu, żeby tych ludzi unieważnić. Ja mam różne uwagi dotyczące rozmaitych dowódców powstania, ale dzisiaj o tym zamilczę. Natomiast proszę Państwa, kierowanie dyskusji w tę stronę, tak, kiedy mamy no, takie wydarzenie tej klasy dramaturgicznej, kierowanie uwagi w to, czy w tę stronę, czy powstańcy zamordowali jakiegoś Żyda, czy nie zamordowali, jest po prostu skandalem. Wszyscy, którzy tam mniej więcej wiedzą, co się działo później po opublikowaniu tego tekstu, wiedzą też, że los autora nie był za wesoły i on dzisiaj się chyba boryka, ten pan Michał, z jakimiś poważnymi trudnościami. Próbowano go tam wylansować na jakiegoś takiego autora, Piewcę Ochoty. Wyszło to marnie. Czyli proszę Państwa, wszyscy doskonale widzą, jak trzeba uważać, szczególnie jak bardzo muszą uważać ludzie zdolni, którzy się dobrze zapowiadają, bo mogą się nigdy nie zapowiedzieć. Ja kiedyś napisałem taki tekst Fałsz wczesnych debiutów, jeden z lepszych moich tekstów. Będę bardzo przywiązany jestem do tego, co tam było i będę się upierał, że niedobrze jest za wcześnie debiutować. Dlatego, że to jest jedna pułapka, a na człowieka, który jest zdolny i chciałby coś pisać, no czeka tylu cwaniaków z rozmaitych dziwnych organizacji i zrzeszeń, że po prostu strach zaczynać. Więc zanim człowiek zacznie być autorem poczytnym, powinien trochę się otrzaskać w tym świecie, a dopiero potem zacząć, tak? I nie liczyć na to, że ktoś mu pomoże jakoś szczególnie, a już na pewno nie taka organizacja jak Gazeta Wyborcza. No więc proszę Państwa, mieliśmy ten okropny artykuł o tym, że powstańcy mordowali Żydów, a dzisiaj mamy zupełnie coś innego. Czyli dzisiaj powstańcy warszawscy, którzy przeżyli, a to przecież minęło wiele lat, więc jest ich już dzisiaj o wiele mniej niż wtedy, kiedy ten artykuł publikowano. Ci ludzie nie chcą tego pamiętać, bo może już są za starzy i nie zależy mi na tym, żeby prowadzić jakieś wojenki, ale są dzisiaj wplątywani w inną narrację, to znaczy wykorzystuje się ich do bronienia tych wszystkich hagat lewicowych, które są obecne w mediach głównego nurtu i wręcz próbuje się uświęcić te narracje za pomocą właśnie powstańców. Powstańcy muszą dzisiaj zabierać głos w sprawie LGBT, w sprawie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, piszą do niego petycje rozmaite, tak jakby nikt nie rozumiał, że powstanie 63 dni było w życiu tych ludzi jedynie epizodem i to epizodem odległym, który się gdzieś tam wydarzył dawno temu, kiedy oni byli nastolatkami i położył się cieniem na całym ich życiu. Natomiast później ludzie ci, którzy zostali dzisiaj, którzy nie umarli, ludzie ci dokonywali różnych wyborów, brali udział w rozmaitych przedsięwzięciach. Nikt ich z tego dzisiaj nie spowiada i nie rozlicza, no bo niby dlaczego miałby to robić. Natomiast no też dobrze by było, żeby przywrócić siebie samych i słuchaczy do przytomności i taką konkluzję gdzieś tu umieścić, że
te dzieci, które brały udział w powstaniu, nie mogą dzisiaj orzekać na każdy temat, bo one wtedy miały zaburzoną wizję rzeczywistości i nie wiedziały wszystkiego. Widziały tylko te okropne wycinki rzeczywistości, które się wokół nich rozgrywały. Natomiast no, dzisiaj są to ludzie z jakimś doświadczeniem życiowym, ale ono tylko w minimalnym stopniu dotyczy powstania. Więc oni nie mogą tak po prostu zabierać głosu w każdej sprawie. To kiedyś tak było, proszę Państwa, jak się zaczynała ta tak zwana wolna Polska, to wtedy aktorzy zabierali głos we wszystkich sprawach, bo byli rozpoznawalni, znani. Aktor to jest człowiek, który mówi cudzym tekstem i którego często nie rozumie, tak? Wielokrotnie z takich momentów się szydzi. Aktor dostaje tekst, odczytuje go z jakąś tam emfazą albo bez niej, natomiast no nie zawsze ten tekst rozumie. Ale uporczywie lansowano w mediach swego czasu aktorów, którzy mieli orzekać o wszystkim, po prostu od polityki poprzez gospodarkę na poezji kończąc. Więc podobnie dzisiaj jest z tymi powstańcami, z ludźmi na pewno bardzo ciężko doświadczonymi, z ludźmi, którzy siedzieli po więzieniach, którzy walczyli z bronią w ręku, ale na litość, dlaczego oni mają zabierać głos we wszystkich sprawach dotyczących bieżącej polityki? To jest tak, że oni widząc, ktoś im pokaże zdjęcie jakichś ludzi uznawanych za ruch narodowy i oni muszą w tej sprawie zabrać głos, że tamci niby są faszystami. Ruch narodowy to nie są żadni faszyści, wszyscy o tym dobrze wiedzą. Więc oczywiście narzucanie tej narracji jest, proszę Państwa, no dość perfidne, bym tak to ujął, dość perfidne. Rozumiem, że grają emocje i że taka pokusa, żeby obrzucać się wyzwiskami jest no w zasadzie nie do zwalczenia, tak? Ale starajmy się z tego wybrnąć, bo dialog to jest coś takiego, co się prowadzi z pozycji skrajnych. To jest dyskusja, którą się prowadzi z pozycji skrajnych po to, żeby dojść do jakiegoś konsensusu albo przynajmniej pozostawić po sobie protokół rozbieżności. Natomiast nie po to, żeby zacząć rzucać w siebie pomidorami. Ja oczywiście wiem, że do tego nigdy nie dojdzie, bo tak naprawdę ten dialog jest pułapką i fikcją, a tak naprawdę stoi za tym chęć skupienia na sobie uwagi, być może ugrania czegoś, jakiegoś kapitału politycznego, więc ja się w żadne dialogi na wszelki wypadek nie wdaje. I też nie szukam żadnych sojuszników, a już najmniej wśród powstańców warszawskich. Nigdy nie miałem takiej pokusy, żeby napisałem kilka tekstów o powstaniu, natomiast nigdy nie miałem takiej pokusy, żeby się uwiarygarniać poprzez ludzi, którzy przeżyli jakieś traumy wojenne. A wiem, że są autorzy, którzy to robią, prawda? Powstaje mnóstwo tych wszystkich książek, wojenne dziewczyny, czy tam dziewczyny z powstania, czy dziewczyny skądś tam, czy z Wołynia, czy z jakichś innych rzeczy. To wszystko jest po prostu haratanie po emocjach, czyli coś z gruntu i z istoty mi obcego. Z nadzieją oczywiście na jakąś tam sprzedaż. Sprzedaż jest, proszę Państwa, sprzedaż książek jest ciekawą rzeczą. Ja jestem tym głęboko i żywotnie zainteresowany. Natomiast no, cofam się przed pewnymi rzeczami i cofam się przed tego rodzaju manipulacjami i przed handlem tego rodzaju emocjami, bo wiem, że to jest nic dobrego. To jest nic dobrego i to nie pomaga w komunikacji. A o cóż chodzi w tym wszystkim, z tym lansowaniem powstańców jako autorytetów wypowiadających się na każdy temat? Chodzi o zagospodarowanie pokoleń wchodzących w życie i chodzi o stworzenie takiej, jakby to powiedzieć, płaszczyzny porozumienia z tymi rocznikami, które będą aspirowały do tego, żeby się wypowiadać za lat 3, 4, 5 w sprawach Polski, patriotyzmu, polityki, gospodarki międzynarodowej i które zaczną robić kariery w tych mediach, czy na uczelniach, czy gdzieś tam. Żeby narzucić im pewien tok rozumowania. Żeby narzucić tok rozumowania, ktoś musi to przypieczętować, musi być gwarancja. Powstańcy są taką gwarancją. To jest złudne. To jest złudne, bo i pokusa, żeby manipulować tym ich przekazem jest wielka. Kiedy ich zabraknie, to się wymyśli nowych powstańców, którzy pewnie nawet koło powstania nie stali, albo że w życiu nie byli w Warszawie, ale też się ich będzie pokazywać. Potem zacznie się przytaczanie tekstów, tak? Potem się okaże, że teksty są niekanoniczne i trzeba znaleźć te prawdziwe, które będą. Rozpocznie się i to jest w nieskończoność. Oczywiście powstanie jest ciekawym momentem w dziejach Polski i momentem tragicznym, proszę Państwa, ale nie mieszajmy tych ludzi, którzy byli dziećmi do bieżącej polityki. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Kiedy powstanie uczciwy film o polityce wokół powstania? Takie pytanie. Kiedy powstanie uczciwy film o polityce wokół powstania? Myślę, że nigdy. Kiedy zostanie postawiony
post factum w stan oskarżenia Józef Rettinger. I zdemaskowany zostanie. Kiedy to nastąpi? Nigdy nie nastąpi, bo Józef Rettinger jest jednym z ojców założycieli Unii Europejskiej. Nic z rzeczy istotnych wokół powstania się, w mojej ocenie istotnych, nie wydarzy. Natomiast będzie to coraz bardziej obrastało tandetą, niestety, to trzeba powiedzieć wprost, że będzie to wydarzenie, jakże ważne, będzie niestety obrastało tandetą. Oczywiście fantastycznie jest, że w godzinę W zatrzymujemy się wszyscy, stoimy i oddajemy hołd powstańcom. To jest niesamowite i na wielu osobach zapewne to robi wrażenie, bo to pokazuje, że jesteśmy zjednoczeni. I tego zaniechać absolutnie nie wolno. Natomiast te wszystkie inne rzeczy są moim zdaniem do dyskusji. Są do dyskusji i podobnie jak do dyskusji są niektóre postawy polityków wokół powstania. Tak? Piotr Zychowicz w swoich upiornych, moim zdaniem słabych i niepotrzebnych książkach powraca do tego właśnie, próbując zawracać Wisłę kijem. Tak? To jest problem, proszę Państwa, komunikacji, to jest problem nieadekwatności języka, że nie wystarczy powiedzieć obłęd 44, żeby przywrócić ludzi do przytomności. To jest skomplikowana sprawa, wymagająca pracy. Nie mówię, że wieloletniej, ale koncepcyjnej na pewno. Trzeba wymyślić taki sposób mówienia o powstaniu, który nie będzie uderzał w sposób brutalny i prymitywny w takie najprostsze młodzieńcze emocje. Trzeba wymyślić taki sposób, który nie będzie tych emocji dewastował. Trzeba wymyślić taki sposób, który nie zapędzi nas w taki narożnik czarnowictwa, że bo znowu wszystko na marne i tak dalej. Jakoś trzeba, proszę Państwa, z tego impasu i z tej pułapki wyjść. Myślę, że to jest wyzwanie dla autorów. Jest w Polsce wielu autorów, którzy pewnie boją się zaryzykować, ale może z czasem będzie ich przybywać, no bo ile można liczyć na to, że człowiek zarobi parę złotych na jakichś sensacjach typu seks i morderstwo, tak? Albo masowa zagłada, albo coś podobnego, a wszystko w ruinach Warszawy. Trzeba z tym skończyć i zacząć robić coś innego, o wiele bardziej ciekawszego, dynamicznego, z bardziej złożoną strukturą i mam nadzieję, że to wkrótce nastąpi, oby jak najszybciej, a zachęcam autorów do tego rodzaju działań. Bardzo Państwu dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.